Anna Lewandowska zaprosiła koleżanki, Emin Krupińską na pierniczki. Anna Lewandowska, wbrew plotkom, że odkąd jej mąż Robert podpisał kontrakt z FC Barceloną, ich związki z Polską stają się coraz bardziej wątłe, postanowiła przedświąteczny weekend spędzić w Warszawie. Lewandowscy mają w samym centrum apartament w prestiżowej lokalizacji przy Złotej 44. Znajdującym się tak blisko złotych tarasów, że na zakupy można się wybrać w kapciach. Ania i Robert nie goszczą w Warszawie zbyt często. Odkąd do listy swoich nieruchomości dołączyli bajkową rezydencję położoną na Majorce. To właśnie tam najchętniej spędzają czas. Ich ukochana do niedawna posiadłość w Stęclewie na Mazurach też zresztą poszła w odstawkę. Najwyraźniej Lewandowska podczas krótkiego pobytu w Warszawie postanowiła hurtem nadrobić towarzyskie zaległości. Bo kręci się z imprezy na imprezę. Dopiero co zdążyła wpaść do Dzień Dobry TVN i na urodziny znanej doktor dermatologii Niny Wiśniewskiej. A już wzięła się za organizowanie przyjęcia w swoim apartamencie. Spotkanie z koleżankami, wśród których była Paulina Krupińska, odbyło się w niedzielne popołudnie. Modnym ostatnio stylu kobiecych kręgów, gdzie można odkryć wewnętrzną boginię. Lub, jak u Lewandowskiej, talent cukierniczy, obejrzeć finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Napić się świątecznego ponczu, porozmawiać o dzieciach, ponarzekać na mężów i, obowiązkowo, zrobić sesję na Insta.